Siemaneczko, pokażę kolejne kopiowanie aut od znajomych, tym razem w bazie. Tylko że tu trochę przerobiłem tego glitcha, zamiast tam jak pokazywałem tam bez głosu filmik z napisami, to tu pokażę troszkę zmieniony, wykorzystując tą metodę tego kopiowania przeze mnie. No z wymagań potrzebujemy jakieś auto z ulicy w bazie, znajomego u siebie w klubie nocnym w garażu Terror Byte'a, i my wykorzystujemy tu jakieś znaczniki z mapy. No ja akurat tu mam swój stworzony wyścig koło bazy, no to go wykorzystuję. Znajomy zaprasza nas do swojego Terror Byte'a tam w klubie, my przyjmujemy to zaproszenie i spamujemy strzałkę w prawo. Jak znajomy zobaczy, żeby wyprosić wszystkich, najeżdża na to i potwierdza, żeby wyprosić wszystkich z Terror Byte'a. Petarda. To pokazywałem teraz, korzystając z tego kopiowania tam przy tym klubie ze striptizu. My jesteśmy w lobby, też opuszczamy. Mamy szarą mini mapę bez dróg, bez niczego. Petarda. Nasze to auto z ulicy, którym wyjechaliśmy z bazy, z respisie koło znajomego, koło jego klubu nocnego. To teraz znajomy rzuca tam bombę przylepną na to nasze auto i to znajomy teraz będzie nam wysadzał ten samochód. No i reszta już kopiowania od znajomych przez bazę jest znana. No potrzebujemy kolejne auto z ulicy. Baza oczywiście musi być pełna. Znajomy tam jakiś pojazd, którym nas przewróci na dach, na bok. A my na tym pełnym komunikacie, że baza pełna, czekamy. Jak on nas przewróci, mówił nam o tym, my potwierdzamy ten komunikat, wysiadamy z tego auta. Znajomy, no co, no wysali wam auto w powietrze, podstawi swoje, wsiadacie i wciąga was do bazy, tam anulujecie komunikat, cała robota. Że no tu wszystko widać, bardzo to jest łatwe, proste, nie trzeba latać ani my, ani on przez całą mapę, tylko on może się teleportować na przykład, ale wtedy chyba by przylepna nie zadziałała. No ale tak jak mówię, tu my na pełnym komunikacie, znajomy nas przewraca, potwierdzamy komunikat, wysiadamy. Znajomy, no niech podstawi wam auto, które chcecie skopiować, tylko że tą metodą nie skopiujecie aut specjalnych, tylko zwykłe, normalne samochody, którymi da się tam jeździć, a nie jakieś czołgi, speedo, czy samoloty, czy inne pierdoły. Ale jest, no na pewno nie musimy my. Glitchujemy się już przy samej bazie. Znaczniki na mapie są rozsiane po całej mapie. Na pewno tu blisko bazy też macie. Jak nie, zróbcie sobie swój jakiś wyścig, deathmatch, czy zdobywanie blisko bazy możecie wykorzystywać. No to jest, no na pewno dobra metoda do wyciągania aut z demo, na respis sobie tu koło bazy. No jest szybciej się zgliczować, wjechać tym autem do bazy, niż tam przy tym klubie ze striptizem naparzać te kurwa mobilki, Terror Byte'y, znowu mobilkę, zaproszeń 10, a tu tylko raz się glitchujecie, kopiujecie auto, potem znowu znajomy was tam glitchuje, znowu na pewno szybciej idzie jak latanie tam z tymi mobilnymi koło tych między klubem nocnym a klubem ze striptizem. Także metoda bardzo łatwa, szybka. Kto chce, niech kopiuje. Pozdrawiam. Elo. Aha, a tu jeszcze, jak wiedziecie, wciągnie was do bazy tym autem. Tu nie potwierdzacie komunikatu, tylko ten komunikat anulujecie. A żeby móc jeździć później już tym samochodem, no niestety trzeba wymusić zapis gry zmianą stroju, zamknąć grę, odpalić od nowa. Wtedy można nimi już normalnie jeździć. Do następnego. Elo.